Siema, siema, Tajtory, widzowie, nie jest dobrze. Słyszycie to już chyba po moim głosie, że jestem mega chory, mam całkowicie inny głos, gardło mnie boli. I jeszcze, no właśnie, katar, tyle chusteczek. Już mi chusteczek zaczyna brakować, co chwilę mnie kicha. Jest masakra, ale wiecie, odcineczek dla was musi być. Nie zostawię was bez filmu, dlatego ziomki, jeśli możecie, zostawcie łapkę w górę. Każda jedna łapka pod tym odcinkiem to 1% szans, że szybciej wyzdrowieję. Więc proszę, kto może to lajkuje, dowalmy ich tutaj mega dużo. Przepraszam, że dzisiaj się nie będę jakoś drzeć i tak bardziej żywo mówić, no ale naprawdę jestem chory, widzowie. Zostawcie też subika na moim kanale na pocieszenie, jeśli możecie, żeby mi to szybciej minęła po prostu ta choroba. Tutaj wyślecie 5 losowych subskrybentów, jeśli też chcecie się pojawić w kolejnym odcinku, to wystarczy, żeby cię mnie subskrybować z dzwoneczkiem. A dzisiejszy odcinek jest tak gruby, ziomki. Posłuchajcie, czy zastanawialiście się kiedyś, co się wydarzy, jak nie będziecie grali 598 dni w Brawl Stars, czyli prawie 2 lata, no troszkę do 2 lat brakuje. No i nagle przypomnijcie sobie, ej, w sumie miałem konto w Brawlu i wejdę na nie. No i powiem wam, że dzieją się wtedy naprawdę dziwne rzeczy na tym koncie i dostaje się dużo mega kozackich rzeczy. Pewien youtuber z zagranicy coś takiego zrobił i zaraz wam pokażę, co się wydarzyło, ale serio, to jest tak mocne. I to nie jest jedyny temat, bo mam dzisiaj też inne ciekawe rzeczy wam do pokazania, więc oglądajcie od początku do końca. W ogóle mega mocna rzecz w sklepie Brawl Stars się ostatnio wydarzyła, od tego sobie może zacznijmy odcinek. Wróciła włamywaczka Jessie, ona wcześniej była do zdobycia tylko poprzez obstawianie meczy. Jest to bardzo rzadki skin, który wrócił do Brawla, więc jak ktoś z was go nie ma, to może go sobie kupić. Ja nie mam, kosztuje 49 gemów, więc raczej jej nie będę kupował, a szkoda, bo mi się bardzo podoba ten skinek. Kurde, jak ja zamulam, przepraszam widzowie, naprawdę, jestem nieprzyzwyczajony, żeby nie mówić tak do was energicznie, ale proszę, zrozumcie mnie, nie wyłączajcie tego filmu, obejrzyjcie do końca, bo naprawdę się dla was staram. I jak chcecie, żebym przypił wam serducho, to napiszcie w komentarzu, ziomeczki, czy macie odblokowanego tego skina, czy nie. Kolejna rzecz, która wydarzyła się w sklepie Brawl Stars, też mnie mega zaciekawiła, to było w ogóle mega dziwne. Zobaczcie, taka oferta ostatnio była w Brawlu, ja jej nie mam, bo już tego skinka miałem kupionego wcześniej, ale skin Touchdown Bull, który był dużo tańszy, normalnie kosztował dużo mniej gemów, teraz kosztuje 80, twórcy jakby podnieśli jego wartość, nie wiem dlaczego, takie coś się nigdy nie zdarzało. Były obniżki, były przeceny, że cena była niższa, ale nigdy nie było tak, że podwyższali jakąś cenę. To jest chyba pierwszy skin, którego cenę podwyższyli. Mega dziwna sprawa, no teraz to się totalnie go nie opłaca kupować. Ja podajże go kupowałem za chyba 30 gemów, albo 49, nie no, chyba 30. Następnie warto wspomnieć o tym, że ostatnio mieliśmy finały Mistrzostw Świata w Brawl Stars na jednym z regionów i zwycięzcą tego zostali Stalwart Esports, taka drużynka, w której składzie jest Instinct, Orka, Kaubdance i Sergent. Sorki, jak przeczytałem jakoś źle nick któregoś z tych graczy, gratulacje dla nich, bo zwyciężyli właśnie finały miesiąca, które miały miejsce i były na żywo ostatnio w Brawlu. Można było też obstawiać te mecze, ja zapomniałem, a szkoda, bo jak wiecie, są fajne nagrody za obstawianie, można emotki wygrać i tak dalej. Następnym razem już będę pamiętał. W ogóle teraz, ziomki, taka śmieszna rzecz, obtajcie na to, czy wiedzieliście, że są takie napoje za granicą, które nazywają się Surge? Surge. Generalnie, jak wiecie, w Brawlu też mamy takiego zadymiarza. Nasz chromatyczny zadymiarz Surge nazywa się identycznie. Czyżby to były jego specjalne napoje? Powiem wam, że one są naprawdę popularne za granicą. Może nie tak bardzo jak Coca-Cola, ale naprawdę są mega znane i dużo osób je pije. Myślałem, że to Max tylko ma swoje energetyki, a jak widać Surge też je ma, tylko coś ukrywa, nie chce ich pokazać w Brawlu, może nie chce innych zadymiarzy nimi częstować, bo są takie dobre. Dajcie znać widzowie, czy wiedzieliście, że Surge ma takie specjalne napoje. Oczywiście to przypadek, nie jest ona powiązana z tym zadymiarzem z Brawla, które sobie żartuje. Ale po prostu ciekawa rzecz, chciałem wam to pokazać. No więc dobra, przechodzimy do najciekawszego tematu dzisiejszego odcinka. Pewien zagraniczny youtuber Las, tutaj wyświetla się wam jego kanał, on ma ponad 3 miliony subskrypcji, postanowił wejść na swoje konto w Brawl Stars, na którym się kiedyś mnóstwo grał, po 598 dniach. Dokładnie przez tyle nie logował się na to konto. No i po takim czasie wleciał do Brawla na tym koncie i nie uwierzycie, co się wydarzyło. W sumie to dużo różnych rzeczy się wydarzyło, ale zacznijmy od pierwszej. Na początek, no wiadomo, zobaczył sobie swój klan. Chciał zobaczyć, jak to wygląda i okazało się, że nikogo w tym klanie nie było. Wszyscy właśnie jego ziomkowie z tego klanu, no, wyszli. Już tam nikogo nie było. Nie ma co się dziwić, jak był 600 dni prawie nieaktywny w Brawlu, no to co tu się dziwić, widzowie. Ale to tam najmniej gruba rzecz. Jak się dowiecie, co on dostał na tym koncie, to zaraz będzie naprawdę przemocne. Ale jeszcze przed tym zmieniło się też na pewno to, że dużo jego graczy, znajomych, których miał, to byli gracze, którzy grali właśnie w tamtych czasach, ale już odeszli od Brawla. I większość jego znajomych była nieaktywna przez, no, grube dni. Przykładowo tam byli tacy przez 500 dni nieaktywni, przez 400 i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, większość jego znajomych była już nieaktywnych. Ciężko było znaleźć w ogóle kogoś, kto byłby aktywny. Ale najciekawsza rzecz, która, wow, rozwaliła mi system, to prawie 1000 darmowych rzeczy, które otrzymał na swoje konto. I nie, to nie jest żart, widzowie. 1000. 990 parę rzeczy, darmowych przedmiotów otrzymał na swoim koncie po zalogowaniu się właśnie po takim czasie.
Pewnie zastanawiacie się, co to są za rzeczy i dlaczego on je otrzymał. Już wam tłumaczę. A więc na początek, gdy wszedł, to wyświetliło mu się coś takiego, że miał on kupiony drugi sezon karnetu. Miał on prawie całego jego wbitego i miał w nim nieodebrane nagrody. I te nagrody otworzyły mu się i odebrały mu się automatycznie. I tutaj wam się one wyświetlają. Albo nie, czekajcie, zanim wam je wyświetlę, to skumajcie. Te nagrody są z drugiego sezonu. Pomyślcie, kiedy był drugi sezon. To był chyba sezon z Bazem, jak się nie mylę, ale nie jestem pewny. Jak się mylę, to sorry. Teraz mamy 14 sezon dla porównania, więc to było 12 sezonów temu. I właśnie za ten sezon nagrody, które dostał mordeczki, to było tak. Janet, Squeak i Max. Tych zadymiarzy trafił. To mu się tak automatycznie odebrało. Więc naprawdę ciekawa rzecz. Oprócz tego 226 gwiezdnych punktów. Mnóstwo gadżetów. Tam na dole nawet były jakieś gemy. Więc to, ile on tutaj dostał rzeczy za sam ten sezon, to było przemocne. No już samo to, że 3 zadymiarzy mu się trafiło i 4 gadżety. Fajne takie coś. Nigdy takiego czegoś nie miałem w Brawlu. To jest mega rzadka rzecz. Ale to nie koniec mordeczki. Można powiedzieć, że to dopiero początek. Spójrzcie, co było dalej. Tak samo było z 3 sezonem. Karnet z 3 sezonu też miał kupiony i też miał go powbijanego, a nie odebrał z tego nagród. Nie wiem, czy cały miał nieodebrany, czy tylko część, ale nagrody, które w nim dostał, to kolejnych 2 nowych zadymiarzy, czyli Sprout, Kiełek, no i Griff. Oprócz tego był też jeden gadżet, na dole też tam były jakieś gemy i no punkty mocy do wielu zadymiarzy, oczywiście monety i tak dalej, ale co jest grane, kolejnych zadymiarzy mu odblokowało i kolejnych mnóstwo nagród dostał. Naprawdę, jakby tak wszystko zliczyć, to by to tyle wyszło, ale oglądajcie do końca, bo to jeszcze nie jest wszystko, w tym filmie będzie jeszcze coś grubszego, ale to zaraz. Najpierw był jeszcze jeden sezon, w którym on też grał i nie odebrał tych nagród. 4 sezon w Brawlu. Tam też pootrzymywał fajne nagrody, ale już nie będę wam tego pokazywał, bo to nie jest takie ciekawe, jakieś zadymiarze tam dostał, wiecie, o co chodzi. No po prostu przez 3 te sezony nie było jak odebrać. I nagrody odebrały mu się automatycznie. Ale zapytacie, co z kolejnymi sezonami? Dlaczego za nie nie dostał nagród? No tak jakby dostał i mógł je jeszcze otworzyć, bo one automatycznie mu się nie otworzyły. I zobaczcie, ile tego jest. To są wszystko nagrody z wcześniejszych sezonów. 5, 6, 7 i tak dalej. On tam nie otwierał nagród i ma tutaj 822 skrzynki Brawl Boxy i 57 Big Boxów. Co jest grane, widzowie? I on to naraz mógł otworzyć, czajcie? Tyle skrzynek to chyba nikt jeszcze nie miał, przecież to jest jakiś rekord. Nigdy nie widziałem aż tak dużej liczby i naprawdę robi to wrażenie, mordeczki. Dajcie znać, czy chcielibyście zrobić opening na aż tylu skrzynkach, bo ja naprawdę bardzo bym chciał. Ciekawe, czy ten youtuber to wszystko otworzył. Na odcinku widziałem, że tak tylko około 100 skrzynek gdzieś otworzył, więc chyba jeszcze z 900 mu zostało. Z 800, sorry, nie umiem liczyć. Ale naprawdę jest to tak duża liczba, że o matko bosko, nie spodziewałem się. Więc dajcie znać, co o tym sądzicie. Generalnie ja mam już 107 gemów na moim koncie. Będę jeszcze zbierał i za niedługo już wychodzą skinki halloweenowe. Dlatego widzowie, na pewno jakieś z nich kupię. Śledźcie mój kanał, bo już będzie coraz więcej odcinków. Zbliżamy się, mordeczki, do nowego update'u w Brawlu, więc na bieżąco będę was o wszystkim informował. Linki do moich wszystkich social media macie w opisie. Dzięki, że tutaj dotrwaliście do tego momentu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Siemanko, cześć!